Cześć, ostatnio miałem u siebie gości, Barbara Baronowa i jej partner Herve Jakubowicz z Czech i z Francji, którzy przyjechali do mnie robić materiał o mojej książce Uprawianie Miłości w Lesie. Ale przy okazji też, Bar Barbara, zresztą pochodzi z granicy polskiej, z Cieszyna, opowiadała, że robi się tam taką zabawę dla dzieci. Dzieci, dzieci robią zabawę z paproci. No może, może opowiedz. Spróbuję coś powiedzieć e, e, w języku polskim. I e, wyciągnęliśmy z, z ziemi paproć i miała... Mia... <gamy> no nie bój się! Do... To, e, to jest paproć i my wyciągali paproć z ziemi i ona wyglądała jak... E, zęb smoka no taka ta końcówka taka, taka, taka końcówka. końcówka wyglądała jak zęb smoka braliście taki liść, co się z tak. tym liściem robiło i ten liść my e, kompletnie oczyścili tak, takim tak. sposobem okej okay. i potem właśnie e, rozdzielali ten liść na dwie połowy i dawali my e, jak, jak powie się, e... Naszyjnik. Naszyjnik. Czyli naszyjnik, naszyjnik który... ząb, smoka, tak, ząb smoka, końcówka paproci i tutaj jest tak. rozcięta łodyżka. Zabawa dziecięca z tak 80-tych, 80 ze Śląska Beskidach. Cieszyńskiego, tak, Beskidach, Beskidach, po stronie czeskiej Cześć. jakby obecnie. tak. tak. E, super, fajnie. Dziękuję bardzo na kolejna zabawa dziecięca. W ogóle nikt mi nigdy paprociem. o tym nie opowiadał. Taka paprociowa. Ba bardzo dziękuję. Super, dzięki.